Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Adoptuj Mnie. Dzisiaj przedstawimy dla Państwa najmłodszych podopiecznych, tutaj takie najmłodsze pieski, które czekają na nowe domki i mamy nadzieję, że szybciutko je znajdą, bo są naprawdę słodziutkie pieski. Zapraszamy do prezentacji. Pierwsza propozycja do adopcji są szczeniaki Róża, Lilia i Stokrotka. Mają około 1,5 miesiąca, są kontaktowe, żywiołowe. Lubią kontakt z człowiekiem, zabawy z nim oraz kontakt z innymi psami. Odnajdą się u boku starszej osoby, rodziny z dziećmi, w bloku, w domu. Na pewno nie odnajdą się na podwórku, bo są małymi psami. Potrzebny jest im kontakt z człowiekiem, resocjalizacja z dziećmi, z otoczeniem, nauczenie chodzenia na smyczy, utrzymywanie czystości. Adoptując szczeniaka, musimy liczyć się z kłopotami, z pogryzionymi kapciami, z pogryzionymi meblami. Dlatego szczeniak powinna być to przemyślana decyzja i zaakceptowana przez wszystkich członków rodziny. Szczeniak to nie jest prezent, szczeniak to nie jest zabawka, zresztą jak każdy pies. Naprawdę decyzja adopcji musi być przemyślana. Oczywiście ze szczeniakiem da się pracować, da się wszystkiego go nauczyć. Wystarczy trochę cierpliwości, wyrozumiałości i wszystko będzie dobrze. Polecamy nasze szczeniaki do adopcji. Drugą propozycją psiaka do adopcji na dzisiaj jest Mercy. Mercy ma około 8 miesięcy, jest żywiołowa, kontaktowa, przyjazna. Lubi kontakt z człowiekiem, jak i z innymi psami. Odnajdzie się w bloku, odnajdzie się w domu z ogródkiem, w domu z dziećmi. U boku osoby starszej pewnie też by się odnalazła. Chciałaby zobaczyć wszystko i wszystkich dookoła. Chciałaby się z każdym przywitać. Jest bardzo wesoła. Polecamy Mercy do adopcji. Aniołek to około 3-miesięczny psiak. Jest nieufny, boi się człowieka. Przyszły właściciel będzie musiał z nim popracować, nauczyć go, że człowiek nic złego, nie jest żadnym wrogiem. Gdy aniołek spędzi trochę czasu z człowiekiem, na pewno się przyzwyczai. Będzie kochanym szczeniaczkiem. Oczywiście na początku musimy przemyśleć adopcję szczeniaka, bo szczeniak nie może być ani prezentem, ani żadną zabawką. Jego decyzja o adopcji musi być przemyślana. Musimy liczyć się z tym, że mając szczeniaka w domu, możemy mieć pogryzione meble, buty, wszystko, co jest dookoła. Wszystko szczeniaka można wszystkiego nauczyć, więc nie będzie dużego problemu, żeby do czegoś przyzwyczaić go. Na pewno, gdy szczeniak się otworzy, będzie kontaktowy, żywiołowy, przyjazny, uległy. Na pewno odnajdzie się w domu z rodziną, z dziećmi, w bloku, w domu z ogrodem. Aniołek będzie raczej dużym pieskiem, można stwierdzić to po jego łapkach. Osoba starsza będzie miała obowiązek nauczyć wszystkiego, żeby ten szczeniak się do niej przyzwyczaił. Polecamy naszego aniołka do adopcji. Dziękujemy Państwu dzisiaj za uwagę. No i oczywiście zachęcamy do adopcji tych słodkich, małych szczeniaczków. Oczywiście zachęcamy do kontaktu. Kontaktować się Państwo z nami mogą przez naszego fanpage'a Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze oraz przez naszego maila wolontariat.nowodwór@gmail.com. Zapraszamy również na cotygodniowe spacery od godziny 9 do 12. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.